Ekran mojej maszyny czasu przedstawi nam dalsze losy olbrzymich gadów żyjących 170 milionów lat temu. Przypomnijmy sobie, jakimi drogami szła linia rozwoju dinozaurów. Poznaliśmy już grupę gadziomiednicowych Zaurischia. Teraz zajmiemy się grupą ptasiomiednicowych Ornithischia, reprezentowaną tu przez Camptozaura. Grupa ta, żyjąca z poprzednią jednocześnie i nawet na tych samych terenach, wykazała również prężność rozwojową. Hypsilophodon, skaczący po drzewach, i Iguanodon zachowały postawę pionową. Inne przeszły na czworonożność, jak na przykład stegozaur. Łagodny ten stwór miał podwójny rząd potężnych tarcz na całym grzbiecie, świetnie go chroniący przed drapieżnikami, lecz bodajże lepszą obronę stanowił ogon z olbrzymimi kolcami. U stegozaura, jak zresztą u wszystkich dinozaurów, wobec olbrzymiej masy zadu i wielkiego ogona, węzły nerwowe zawiadujące tą partią ciała posiadają masę większą aniżeli mózg. Jeszcze bardziej opancerzony od stegozaura był ankylozaur. W wodzie mógłby utonąć, tak ciężki był jego pancerz. Nie umiał biegać. A cała jego obrona mieściła się w ogonie, który działał jak potężna maczuga. Hadrozaury, należące również do grupy Ornithischia, przebywały przeważnie w wodzie. Te dziwaczne zakończenia głów to wydłużone kanały nosowe chroniące drogi oddechowe przed działaniem wody. Gady te mogły przebywać również na lądzie, jak na przykład trachodon, którego głowa przypominała kaczy dziób. Ostatni omawiany przez nas szczep grupy Ornithischia to dinozaury rogate, jak Monoclonius, styrakozaur, triceratops. Nieatakowany, spokojny i nieszkodliwy, w przypadku napaści potrafił się dzielnie bronić. Zaraz się o tym przekonamy. Właśnie nadbiega tyranozaur, znany już nam z poprzednio omawianej grupy Zaurischia. Nie mogę wprawdzie zmienić biegu wypadków, ale mogę na moment zatrzymać czas. Stop! Oto głowa tyranozaura. Najważniejszą jego bronią były potężne szczęki, dwa rzędy białych, sześciocalowych sztyletów. Ale nie zatrzymujmy za długo czasu. Dzielnie się spisałeś, moje uznanie. Triceratops przed chwilą bronił się rogami. Nie wszystkie jednak gady były tak dobrze uzbrojone. Jedne więc szukały ratunku w szybkości nóg, inne kryły się w wodzie, która, jak to zaraz zobaczymy, była wcale niezłym schronieniem. Parazaurolof tym razem uszedł cało. Dinozaury panowały na Ziemi ponad 100 milionów lat. W okresie największego ich rozwoju, w stosunkowo krótkim czasie, miały jednak ulec zagładzie. Powodów ich klęski dokładnie nie znamy. Prawdopodobnie zmiany klimatyczne, a więc zmiany środowiska, odegrały tu decydującą rolę. W końcu okresu kredowego osuszają się podmokłe tereny. Blot jest coraz mniej. Coraz mniej terenów zamieszkałych przez dinozaury. Brak wielkich roślinożerców utrudniał wielkim drapieżcom zdobywanie pożywienia. Małe, słabe, ale zwinne ssaki nie mogły stanowić ich pożywienia. Nie pozwalały się schwytać. Potomstwo drapieżnych gadów ma tym większe trudności ze zdobyciem pokarmu. Nie wytrzymuje konkurencji ze ssakami, które czują się coraz pewniej i zaczynają rozwijać się w liczniejsze gatunki. Tak więc nastaje zmierzch panowania gadów. Niepozorny ssak jednak pozostaje. Zaczyna się jego era.